Ładnie, co? Procedura codzienna, czyli karmienie ptaszorów. Cześć. Cześć, sikorka. O. Także tu dosypiemy trochę słonecznika i zobaczymy, co przyleci. A przylatują różne, w zasadzie wszystkie gatunki znane w Polsce sikor. No i oczywiście nasz dzięcioł, który się tu zadomowił. Na drogim karmniku już też ucztują sobie sikorki. O. Muszę dosypać zaraz im trochę ziarna. I przylatuje tutaj dużo, właśnie dzięcioł przylatuje. Przylatują sikorki i przylatują przecudowne ptaki kowaliki, które zachowują się tak trochę jak dzięcioły, one głową w dół schodzą sobie po pniu. Teraz jest ich mniej, ale jeszcze się zdarzają. I czekamy na gilę. Ale dzięcioł jest przekomiczny, bo przylatuje albo do dużego karmnika i tam sobie dziubie, stuka, albo przylatuje właśnie do tego karmnika małego. I w taki przedziwny sposób bierze te ziarna i łyka, odchylając głowę do tyłu. I sobie tutaj ucztuje co rano. Więc dzisiaj, jak codziennie zresztą, karmimy ptaki. Zobaczcie, jak fajnie ta czereda wygląda, jak te ptaki sobie ucztują, na śniadanko przylatują. A na dużym karmniku oczywiście na dole diabeł, który zawsze też po śniadanku przychodzi sobie tutaj zapolować na ptaki i pilnuje. Ty chłopie, ty jesteś czarny na tym śniegu, więc tak trochę nie ten kolor maskujący, wiesz? No dobra, do roboty. Trzeba odśnieżać trochę.